najnowszym dwutygodniku Nowe Info. Daremne przetargi, czyli o tym, jak władze Tychów nie radzą sobie z budową stadionu lekkoatletycznego. Miał być gotowy w tym roku, a tymczasem nie rozstrzygnięto jeszcze przetargu. Pytania o szacunek na sesji Rady Miejskiej w Tychach. Wiceprezydent Szczepańska tłumaczy się przed radnym Slezakiem. W Miedźnej mieszkańcy nie mogą dojechać ani do szkoły, ani do pracy. Przyszli poskarżyć się wójtowi. Jest szansa na drugie życie hali sportowej na osiedlu Homera w Bieruniu. W powiecie mikołowskim zdrada w PiS. Czy to koniec koalicji w Radzie Powiatu? Wałęsa odwiedził Tychy. Relacja z tego spotkania. Sukces bieruńskich licealistek w Estonii. Fotoreportaż z eksploracji ostatnich dwóch sarkofagów z krypty Promniców w Pszczynie. Byliśmy przy pracy naukowców. Zapowiedzi kulturalne, między innymi zaproszenia na pikniki i jarmarki bożonarodzeniowe. Karczma piwna z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Program telewizyjny, jak zwykle u nas, strony sportowe, krzyżówka, za rozwiązanie której można wygrać atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Wideograf, tradycyjny już u nas felieton kulinarny. Zapraszam do lektury Jarosław Jędrysik, redaktor naczelny.